Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z nową grą, a mianowicie Storyteller. Nawet nie macie pojęcia, jaka jestem przeszczęśliwa, że w końcu mogę to zagrać. Gdzieś tam przewijało mi się to na YouTubie, w shortach nawet. I tak mnie zaciekawiła ta gra, że po prostu stwierdziłam, że muszę ją kupić. Także mega się cieszę, że w końcu udało mi się ją właśnie zakupić, zainstalować i że mogę Wam ją pokazać i że ja mogę trochę pograć. Lubię właśnie takie historyjki, coś tu trzeba pomyśleć. Naprawdę myślę, że świetnie będziemy się przy tym bawić i że mi trochę pomożecie, bo wiecie, czasem mogę nie załapać, co trzeba zrobić. Pamiętajcie, ja tutaj nagrywam, a na dworze 23 stopnie w tym momencie, kiedy ja to nagrywam. Więc docencie to, że ja siedzę w domku w sobotę i tutaj nagrywam. Nie, no żartuję, ja robię to z wielką przyjemnością i mam nadzieję, że Wy z wielką przyjemnością będziecie to oglądać, bo po prostu jest mi już tak gorąco i tak się nie mogę doczekać, że po prostu nie przedłużam i klikam w książkę. Zapraszam na Storyteller. A, i zakupiłam grę w sumie na Instant Gaming z kluczem do Steama, bo normalnie na Steamie też jest ta gra, ale o jakieś 20 zł droższa, więc stwierdziłam, że no, halo, no mamy Instant Gaming, także to nie jest żadna reklama oczywiście, ale już wiele gier tam zakupiłam. Ostatnio 7 za 50 zł niecałe, także są promki niezłe tam. Chodźcie, nie marnujcie pieniędzy na nieobniżone ceny, tylko Instant Gaming. Dobra, ale przechodzimy. Storyteller. Klikamy. Storyteller. Książka o tworzeniu historii. Okej, interaktywna. Przechodzimy dalej. Wprowadzenie. Na końcu tej księgi znajduje się korona. Jest ona przyznawana wyłącznie najlepszym narratorom w królestwie. Każda strona jest pusta, z wyjątkiem strony tytułowej. Twoim obowiązkiem jest wypełnić kolejne karty porywającymi opowieściami. Zapisz karty tej książki i udowodnij, że zasługujesz na tytuł narratora. Jezu, powiem Wam, że naprawdę mnie to zaciekawiło. Taki motyw narratora widziałam też w serialu Once Upon a Time. Bardzo go polecam, mimo że nie wszystkie sezony pewnie Was zainteresują lub części tych sezonów, bo i zdarzały się nudniejsze odcinki, też musiałam przebrnąć przez niektóre momenty, ale niektóre są tak ciekawe. To jest przedstawienie w inny sposób baśni, taki, że się czasem nie spodziewamy, że ci to są źli, to są dobrzy, albo odwrotnie właśnie. I tam jest też taki, o Boże, aż chrypka mnie złapała, narratora, który to, co zapisze jakby w księdze, to się dzieje w rzeczywistości. I właśnie tam zmieniały się różne losy bohaterów i w ogóle wszyscy chcieli znaleźć tego narratora. No nie będę Wam spoilerować, zajrzyjcie, chociaż ten sezon z tym narratorem to gdzieś tam jest późniejszy, więc na początku byście musieli przebrnąć przez wszystkie inne, ale polecam. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Jeżeli nie usłyszeliście mojej nazwy, no to jeszcze raz powiem, że to jest Once Upon a Time, czyli dawno, dawno temu, tak po polsku. Dobra, a my lecimy z grą, nie? Okej, mamy tutaj pierwszy rozdział, życie i śmierć. I mamy tutaj podpunkty miłość, cierpienie, zaświaty. No to co? Lecimy z miłością, nie? Okej, Adam rozpoczyna w pojedynkę, odnajduje miłość i ginie szczęśliwy. Stwórz historię pod tym tytułem. Okej, czyli mamy takie wprowadzenie, mamy Adama i Ewę, trzy obrazki, czyli co? Adam rozpoczyna w pojedynkę, odnajduje miłość, czyli tu musimy dać Ewę i ginie szczęśliwy. No okej, udało się, mamy koronkę tutaj. Czyli co, przechodzimy do kolejnej historyjki. Myślę, że ten rozdział pierwszy będzie takim wprowadzeniem, taką instrukcją. Okej, teraz mamy już sceny. Miłość, śmierć, Adam, Ewa. Ewa ginie cierpiąc. Cierpiąc. Ewa ginie cierpiąc. Aha, już chyba wiem. Miłość, najpierw się zakochają, że Adam i Ewa się kochają. Ale on umrze... Więc ona cierpi. Można ją tu położyć, dobra. I potem ona ginie. I cierpi, bo ma złamane serce. Udało się. Dobra, fajnie, fajnie poszło. Lecimy z tym tematem. Spotkanie z duchem kochanej osoby. Okej, czyli tak jak wtedy, że Adam i Ewa się kochają. Jedno z nich ginie, powiedzmy Adam. Ewa cierpi. A potem się spotykają... Z duchem, czyli on nie żyje, czyli co? To będzie duch? Duch, tak. I Ewa. Okej, udało się. I naprawdę lecimy. Jezus, ale fajne te historyjki, serio. Dobra, i to się zakończył rozdział pierwszy. Ja pozwoliłam sobie sprawdzić, ile jest rozdziałów, więc myślę, że zrobimy z tego trzy odcinki. Pierwszy będzie na 5 rozdziałów, drugi na 5 rozdziałów, a ten ostatni chyba na 4. I jeszcze jest jakaś nowelka czy coś takiego, więc idealnie rozłożone. Dobra.
Rozdział drugi. Złamane serca. Rekonwalescencja. Cud. Nieszczęście. Żal. Dobra, czyli mamy teraz cztery podpunkty. No to przejdziemy do pierwszego. Kres cierpienia. I mamy ślub, śmierć. Edgar, Lenora, Bernard, Izabel. Okej. Kres cierpienia. No to powiedzmy, że Edgar i Lenora się kochali, ale Edgar zmarł, więc Lenora płacze. Ale ona bierze ślub z Bernardem, czyli ma kres cierpienia, ale bez żadnych śmierci. Bez żadnych śmierci. Czyli to kasujemy. Kres cierpienia bez żadnych śmierci. Czyli co, może Lenora odrzuci Bernarda? On ma złamane serce. I on ma złamane serce i się zakocha z Izabel. No i super, i mamy historyjkę. W ogóle te dziewczyny są takie śliczne na tych, a oni tak średnio. On wygląda jak jakiś stary w ogóle. Ten jak jakiś, nie wiem, jaskiniowiec. Bo błazen, bo ma takie tutaj, jakby błaznem królewskim albo kimś. Dobra, dalej. Kres cierpienia. Mamy nową scenę, mamy ożywienie i już mamy tylko Lenorę i Izabel. W ogóle ona jest smutna, to tak jakby była jakaś taka wredna albo coś knuła. Dobra, kres cierpienia. To co? Lenora i Izabel muszą wziąć ślub. Potem jedna z nich umrze, powiedzmy, że Izabel, a Lenora płacze. Potem jednak ożywienie, Izabel. I na końcu znowu ślub. Tak, świetnie, udało się. Ej, lecimy, naprawdę. Ej, ja się nie spodziewałam, że to tak szybko będzie szło. Mam nadzieję, że trochę materiału mi się nagra. Dobra, kolejne. Wszyscy odrzucają Edgara. Wszyscy odrzucają Edgara. No dobra. To Lenora, przypuśćmy, będzie teraz z Bernardem. Więc jak Edgar będzie chciał Lenorę, no to nie. Potem Bernard też nie będzie chciał Edgara. Ma złamane serce tu i tu. A Izabel? To wiecie co? Chyba zabije Lenorę. I Bernard będzie płakał. Ale Bernard i Izabel się pokochają. Więc Izabel odrzuci Edgara. Fajnie! Udało się! Jezus, to już co? Jeszcze jeden podpunkt jest, nie? Żyjący partnerzy odnajdują pocieszenie. W historiach może pojawić się mniej ramek. Aha, czyli my nie musimy wykorzystywać wszystkich. A to ciekawe w sumie. Dobra, żyjący partnerzy odnajdują pocieszenie. No to przypuśćmy, Edgar i Lenora byli razem. I Izabel i Bernard. Potem umiera tutaj Edgar. Lenora płacze. A tutaj umiera Izabel. I Bernard płacze. Dobra, i potem znowu Lenora i Bernard są razem. Świetnie, udało się. I nie wykorzystaliśmy tej jednej ramki. Okej, i tu już zakończyliśmy rozdział drugi. Mamy cały podpunkt, nawet z tym bonusikiem. Widzę, tu jest zaznaczony bonusik. Więc musimy polecieć dalej. Rozdział trzeci, zjawy. Zjawy. Okej, to może być coś takiego o duchach. Objawienie. Edgar szokuje sam siebie. Mamy śmierć, amnezja i lustro i Edgara. Chyba mam pomysł. Po prostu, że Edgar sobie umrze i doznaje amnezji jako duch. I zobaczy w lustrze siebie jako ducha. I że halo, ja nie żyję, o co chodzi? Dobra. Odrzucenie w związku partnerskim. Mamy ślub, śmierć, ożywienie, Lenora, Edgar i Isabel. Odrzucenie w związku partnerskim. No to nie po prostu, że Edgar i Lenora się kochają, a on odrzuci Izabel? Nie, ona jest wściekła. Tylko, a nie ma złamanego serca. Tutaj też nie. Po prostu jest wściekła. Czemu ona jest wściekła, a nie ma złamanego serca? No to może Lenora umrze, on ma złamane serce. Więc on jest z Izabel teraz? A ona ożywa, Lenora? I nagle on jakby odrzuca ją? Tak! Jezus, udało się. Dobra. Fajnie, fajnie. Lecimy. Cierpiący partnerzy spotykają się na nowo. Cierpiący partnerzy spotykają się na nowo. No to oni się musieli kochać.
Cierpiące pewnie rozgrywają się na nowo. No dobra. Czyli co? On umrze. Ona ma złamane serce. A potem ona umrze i oni wezmą ślub? Jako duch? Nie. Chyba nie tak. Aha, bo jest ożywienie jeszcze. To Edgar się ożywi, ale umrze wtedy Lenora. I on płacze. Ale ona się jednak ożywi i znowu się spotkają, a byli cierpiący. Dobra, fajnie. W życiu pozagrobowym. W życiu pozagrobowym. Czyli ona się nie ożywi, a on jeszcze raz umrze. Tak. Udało się. Dobra. Mamy zaliczony bonusik. Cierpienie dla wszystkich. Cierpienie dla wszystkich. No to co? Edgar i Lenora się kochają. I umiera Lenora. On cierpi. Potem Edgar jest z Izabel. Umiera Izabel. Nie, umiera Edgar może. I ożywia się Lenora. I Lenora jest z Izabel? Nie, nie, bo one się pokochały, to nie. Coś, po co jest ożywienie teraz? Może... W sumie... Ona się ożywia. Nie, może zamieńmy tę scenę. To będzie na końcu. Ona się ożywia, więc on już jej nie chce. Tak, udało się, dobra. I na końcu on umrze. Dobra. I dokończyliśmy właśnie kolejny rozdział. Zjawy, Jezu, naprawdę ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak szybko gra. Myślałam, Jezu, 5 rozdziałów, ile to będzie materiału. A tu proszę bardzo, aż po prostu z wrażenia muszę się napić, oczywiście wody. Pijcie dużo wody, ja tutaj będę was uczyła, żeby się zdrowo odżywiać i pić wody. I to jasne, właśnie piję Pepsi. Ha! Po uzupełnieniu płynów przechodzimy do rozdziału 4, czyli jeszcze tylko 2 rozdziały nam zostały, a ten się nazywa Piwnica. O Jezus, trucizna, tragedia, gniew, zazdrość. To może być mocne. Przechodzimy do trucizny. Lenora wypija truciznę. Okej, okay, mamy ślub, śmierć, trucizna. Ślub, śmierć, trucizna. Czyli co? Lenora ma wypić truciznę. Dobra, czyli co? Ona jest sobie z Edgarem. On umiera. I ona wypija truciznę? Tak, poszło. To po co ten Bernard tutaj, żebym sobie wybrała, kogo ona kocha? Podwójna trucizna. Ślub, śmierć, ożywienie, trucizna, Edgar, Lenora. Okej, okay, no to co? Oni się... Oj, Edgar. Oni się kochają. On umiera. I pierwszy sobie umrze. Ona wypija truciznę. A on się ożywia. I płacze nad jej śmiercią. Tak? Ma złamane serce i on wypija truciznę? Okej. Okay. Ktoś wypija truciznę dwukrotnie. Dwukrotnie. No dobra, no to powiedzmy, że Lenora wypija dwukrotnie, bo ona nagle się ożywia i znowu ją wypija? Tak, to proste. Dobra, mamy bonusik spełniony. Biedna Lenora. Mogłam Edgara tak sobie urządzić, a nie ją. Okej, okay, Izabel żeni się ponownie. Mamy nową interakcję, wino. I co daje nam to winko? Dobra, piję sobie winko, okej. Okay. Ale mam truciznę i walkę, też nie zauważam, że jest walka. Izabel żeni się ponownie. Czyli co? Ona jest sobie z Edgarem. Potem oni się kłócą. Więc ona wypija truciznę z bezsensu. A nie, o matko, to ona mu może dolać, bo tak bez winko. To jest ta trucizna. Okej, okay, i on dednął. Nie spodziewałam się tego. No ale ona wtedy musi się ożenić ponownie z Lenorą. Świetnie. Boże, Izabel, ja się tego nie spodziewałam. Takiej interakcji. Lecimy dalej. Izabel popełnia przestępstwo. Przestępstwo. Znowu mamy truciznę, wino. Okej. Okay. Aha, już rozumiem, jak to może być, że Edgar kocha Lenorę, a ona kocha Edgara. Więc ona jest zła, czy Lenorę? Nie, no weźmy, że Edgara. Więc ona jest wściekła, więc chce zabić Lenorę. To nie. To zróbmy tak, zabijmy Edgara znowu. I dodaję mu do wina.
Lecz wszyscy spotykają swój kres. Wszyscy spotykają swój kres. Czyli przez to Lenora. Aha, oj. A ona się zabije też? Tak, bo ta umarła. Boże, zrobiłam to w idealnej kolejności. Gdybym zrobiła odwrotnie, to by się nie udało. Dobra, fajnie, fajnie wyszło. O nie, to jest już koniec rozdziału. Ja, szybko to idzie. Ile ja mam w ogóle materiału nagranego? Słuchajcie, moi drodzy, to jest dopiero 17 minut, a ja tam pewnie jeszcze coś wytnę. Nie no, ja chyba muszę was jakoś zagadać albo opowiedzieć pewną opowiastkę, bo to jest za krótkie. Mi się to nie podoba. Tak nie może być. Dobra. Piękność. O matko, czy to rozdział o mnie? Żartuję oczywiście. Rozdział 5. Piękność. Mamy klątwę, oszustwo, konkurent, inkluzywność. Okej. Okay. Przejdźmy do klątwy. Klątwa jest zniesiona. Mamy totalnie nowych bohaterów i Śnieżkę, Wiedźmę, Księcia, Las i Pocałunek. No to klątwa zostaje zniesiona. No to na pewno Pocałunkiem i Wiedźma coś musi zrobić w Śnieżce. Wiedźma i Śnieżka. A w żabkę ją zamienia, w żabkę. No dobra, i co, i po prostu książę się z nią pocałuje się? A nie, on wymiotuje na jej widok. O nie. To będzie na końcu? To coś tu jeszcze musi być. Może las, że spotka wiedźmy? A nie, bo wtedy... Dobra, dobra, nie, nie, nie. To nie wiedźma. To może Śnieżkę on spotka. Tak, udało się, dobra. Ona mu powie, że to ja Śnieżka. A to nie mogę mu na łonie powiedzieć? No halo. Dobra. Książę ratuje malutkiego. O matko, jaki malutki. Faktycznie. Aha, las pocałunek, dobra. Czyli co? Czyli teraz wiedźma go zamienia w malutkiego. W malutkiego, w żabkę. I on go spotyka w lesie, tak musi być, że ja jestem nim. I co, i on go wtedy pocałuje? A nie, bo my się nadal... O, on wie, że to on. No, dziwne, jakby go całował w sumie, nie? Ale no, to coś jest nie tak. Kurczę, ja chyba już wiem. Bo ona też zamieni Śnieżkę w żabę. I Śnieżka mu powie, że jest żabą i ten pomyśli, że to on, tak? Jezus, o nie, książę, pocałowałeś jakiegoś starucha, masakra. Lecimy. Wiedźma staje się ulubienicą lustra. Mamy nowe. Lustro, kocio, las, wiedźma i Śnieżka. Ale wiedźma teraz jest taka młodsza trochę. Czyli co, jak jest wiedźma, to lustro mówi, że nie, że Śnieżkę lubi. Okej. Okay. Jak mamy kocio, to wiedźma to się robi... A, stara się robi. Dobra. Czyli teraz ona, jak jest stara... To może zamienić Śnieżkę w żabę? I co? I wtedy wiedźma... A nie, że on żaby nadal kocha? To może to będzie dalej. Aha, bo ona może się musi odmienić, co? Tak, dobra, udało się. No, nawet dwóch okienek nie wykorzystaliśmy, nie? Więc... Boże, a co to za kości? Mam nadzieję, że nie żabie łódka. Lustro chwali wszystkich. Mamy lustro, Cliff, brzoskwinka, what? Żabka i nienawistek. Lustro chwali wszystkich. No dobra, jak reaguje lustro na brzoskwinkę? Kocha go. Jak na żabkę? Kocha brzoskwinkę. Okej, okay, myślę, i nienawistek, czyli on... Lustro kocha tylko brzoskwinkę. No to nienawistek jest zły? I Cliff mamy. I co, i mamy brzoskwinkę i... Nie, nienawistka? O, zrzuca, dobra. No to teraz co? Czyli kocha teraz nienawistka? I co? I teraz żaba przez to jest zła i zrzuci nienawistka z Cliffu? Nie, nie zrzuca go. A jak lustro powie, że nie? Też nadal nie. Okej. Okay. I co teraz mam zrobić? Przepraszam bardzo. Skoro żabka go nie chce z Cliffu zrzucić. Ty... A ja brzoskwinkę mogę jeszcze... Mogę wykorzystać. Tylko duch! Fajne, tak! Więc lustro kocha żabkę? Tak! Udało się! O matko, udało się! Dobra, fajnie. O nie! Czy my właśnie zakończyliśmy rozdział 5? Tak, kochani! To ten moment, kiedy muszę zakończyć odcinek. A bardzo bym nie chciała. I oczywiście... Co wam powiem? Wy nie dowiecie się na razie, jakie są dalsze losy w moim storyteller. Ale ja się dowiem, bo ja oczywiście teraz sobie dokończę tę grę. A wy zobaczycie odcinek w innym czasie.
Także jemu lepiej, bo ja wiem, jak to się zakończy. A wy będziecie musieli sobie trochę poczekać. Boże, jaką ja jestem zołgą, masakra. Ale nie przejmujcie się, wstawię dość szybko pomiędzy Simsami. Tak, bo w ogóle chciałam się pochwalić paroma rzeczami. Czyli jest to pierwsza gra, którą gram tu na tym kanale, oprócz Simsów. Także taki mały bonusik, może nie bonusik, taka odskocznia, o tak byśmy to nazwali. A druga rzecz, że w końcu nauczyłam się, jak oddzielać głos mój i głos z gry, tak żeby mnie granie po prostu zagłuszała. I jeszcze najpierw zobaczycie taki odcinek Simsów przed tym odcinkiem, gdzie... albo nie. Albo tak? Tak. Gdzie tam jeszcze jest, no... cisza, bo ja wyłączyłam dźwięki, ale tutaj już możecie usłyszeć może melodyjkę w tle, jak dobrze ustawiłam, albo jakieś tam różne dźwięki interfejsu. Ale no, po prostu w poprzednich odcinkach tego mi się nie udawało zrobić. Teraz mi się udało, to było banalnie proste, a ja jak zwykle nie pomyślałam. Także w Simsach myślę, że jeszcze w kolejnym odcinku... Właśnie ja nie wiem, kiedy wstawić Storyteller, czy przed tym, co już nagrałam, bo ja mam jeden odcinek już nagrany dodatkowo Simsów. Nie wiem, jeżeli wstawię odcinek czwarty po Storyteller, no to tam jeszcze będzie cisza. Ale jeżeli kolejny już będzie, no to już tam będzie, wiecie, full wypas. To będą dźwięki, dialogi z Simsów i tak dalej. Także w końcu się nauczyłam, docencie, ja dla was się uczę nowych rzeczy, sprzęt obsługiwać. Także... naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało to zrobić. Jestem z siebie po prostu dumna. Pewnie inni sobie wiedzieli, Jezu, to było proste. No ale też musiałam to sprawdzić. Też nie jestem jakaś super obcykana. Także myślę, że będziemy już kończyć, że nie będę specjalnie przedłużać, żebyście posłuchali mojej poplaniny. Tylko chciałabym wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj i że mnie oglądacie i że wspieracie, że już tam jest tych kilka subów. Naprawdę mega się cieszę, że ktoś w ogóle chce mnie oglądać, a w sumie nie mnie oglądać, tylko to, jak gram w gry i sobie paplam bez sensu. Serio, mega to jest miłe i nawet jeżeli zostaniemy tylko w tym gronie i temu gronu będzie się to podobać, to ja i tak zostanę, bo uwierzcie, że naprawdę spełniam swoje marzenia i ja może się już powtarzam, może już mówię któryś raz, to już nie jestem pewna, ile razy to mówiłam, ale serio, bardzo zawsze chciałam to zrobić, ale gdzieś tam z tyłu był jakby taka obawa była, że ej, bo ktoś mnie rozpozna, bo będzie gadane, że ja nagrywam, dlatego tak długo się zbierałam przed tym, ale teraz, kiedy już mogę tak swobodnie mówić, kiedy naprawdę świetnie się bawię i się już aż tak nie wstydzę, wiadomo, że to nie jest też ja pełną krasą, jakby wiecie, na żywo też jest inaczej, ale już jestem taka bardziej rozluźniona, już bardziej wszystko ogarniam, już o wielu sprawach jakby mówię i jakby rozszerzam swoją działalność, na przykład o nową grę, czy coś w tym stylu. No nie wiem, ja się czuję tutaj tak fajnie i serio, tak trochę spełniam swoje marzenia, bo zawsze czułam, że muszę coś takiego w życiu zrobić, że albo nagrywać na YouTubie, albo napisać książkę, albo coś w tym stylu. Czułam jakieś takie powołanie do takiej artystycznej części mojego życia. Wiecie, może artystycznej. No książkę możemy do tego dodać. Nie wiem, czy działalność na YouTubie jest artystyczna, bo ja tu gram w gry, ale wiecie, o co chodzi, że czuję w sobie coś takiego, że to jest dobra droga. O, może tak to nazwijmy, nie? Także bardzo dziękuję za wszystkie lajki, za komentarz, za subskrypcję i zachęcam do dalszego jakby kontynuowania lajków, komentarzy i subskrypcji. Co mogę więcej rzec? Dzięki wam bardzo. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo i subskrybujcie Werkę Gamerkę. Na razie, pa!